Pewnego dnia, najlepszego ze wszystkich dni w roku, w Wigilię Bożego Narodzenia, stary sobie... Błyszczące światło magazynów rzucały czerwonawy odblask na blade twarze przechodniów. Wszystko pogrążone było w milczeniu i ciszy. Poczciwiec nie mógł sobie zdać sprawy z tego nagłego wybuchu wesołości. Skądże mógł przypuścić, że duch Wigilii Bożego Narodzenia dotknął go swym ramieniem? Nie zatrzymali się nigdzie, chociaż Scrooge błagał go o chwilę zwłoki. Przebudziwszy się z najgłębszego snu i siadłszy na łóżku w celu zebrania myśli, Scrooge nie potrzebował sobie długo przypominać, że... Gorączkowo zbliżył się do okna i, pchnięty niewidzialną siłą, wyjrzał na zewnątrz. Tak się zwiększyło, że widać było na ulicy ludzi z zapalonymi pochodniami latarniami. Scrooge często słyszał, że Marley nie miał serca i wnętrzności, lecz nigdy temu nie wierzył. Lecz niepokój i obawa Scroogea wzrastały z każdą chwilą. Dreszcz lodowaty wstrząsnął nim od i Scrooge, przeszedłszy sień, zbliżyli się do drzwi leżących na stronie przeciwległej. A co za radość, a co za krzyk, co za zdumienie przy otwarciu każdej paczki. Nie ma jej? Nie przyszła w Wigilię Bożego Narodzenia? Marta nie mówi... Czyż to nie wstyd kłócić się Wigilią Bożego Narodzenia? Mój Boże, w tak wielkie, uroczyste święto. Wesołych świąt i szczęśliwego roku, starcowi. Wesołych świąt, moje dzieci. Daj nam, Boże, zdrowo i szczęśliwie doczekać przyszłej wigilii.